Zapytaliśmy dziś mieszkańców Łukowa, czy podoba im się miasto. Które miejsce jest najładniejsze, a które wymaga jeszcze pracy? No podoba, fajne miasto. Urodziłam się i tu wychowałam się i naprawdę fajne. A co, jakie jest najładniejsze i najbrzydsze miejsce w Łukowie? No trochę takie jak niezabudowane, no jak zaśmiecone lasy, co jak się wyjedzie, to jest przede wszystkim bardzo ludzie, to naprawdę to karygodne, żeby tak było wyglądało. Powinni karać, jak nie wiem. No wszystko jest rozbudowane, dużo mamy marketów, piękne bloki, zadbane ulice, no tam troszkę jeszcze można by coś zrobić. Nowy park, fontanna, dziewczyny. A co można by było zmienić? Zmienić komunikację na pewno. To jest beznadziejne w ogóle. Teraz jeszcze jak Word powstanie, to już masakra. A co się panu podoba? No, mieszkam już w tej chwili 30 lat. Miasto jest czyste. Bardzo mi się podoba. A co się szczególnie pani podoba w Łukowie? To, że się ono rozbudowuje. A czy wygląd zewnętrzny miasta jest dla pani ważny? No pewnie, że jest. I bezpieczeństwo to najważniejsze. Ja wiem, czy się podoba, no raczej zwykłe miasto. Takie przeciętne, powiedziałabym. To znaczy, wiele się zmieniło do tej pory, odkąd pamiętam, jak dawniej był Łuków. I dzisiaj to naprawdę jest i wielki wybór do wszystkiego. Dużo sklepów powstało, dużo się zmienia. No i myślę, że naprawdę jest Łuków fajny. Fajny, bo jest taki umiejscowiony w kupie. Czy wygląd zewnętrzny miasta jest ważny? Powinno się w niego inwestować? No ważny jest, na pewno ważny jest wygląd, tak. No teraz trochę tak szaro jest, no bo wiadomo, wiosna. No ale ważny jest wygląd, tak. A co jest takie ładne w Łukowie? Wszystko! Wszystko! A szczególnie panienki są ładne. Dziewczynki ładne. Bardzo mi się podoba i jestem zachwycona. No myślę, że powinno powstać jeszcze jakieś ciekawe miejsce. Coś w rodzaju, tak jak na skwerku ta fontanna. To więcej takich miejsc atrakcyjnych. Niech pani widzi, ładne słoneczko świeci. Ładne dziewczyny chodzą. A czy wygląd zewnętrzny ważny jest? Powinno się w niego inwestować? No oczywiście. Drogi, chodniki powinni być eleganckie. No budynki też. No fajnie, mili ludzie, fajne miasto tutaj jest. Przeważnie dziewczyny w Łukowie mi się podobają. Bardzo, bardzo. Bardzo piękne miasto, grzeczni ludzie, bardzo fajnie w Łukowie. Nie jest to za duże miasto i może nie bogate, to nie ma też za dużo co wymagać, nie? I tak i nie. A co się pani nie podoba? Nie podoba mi się brud na ulicach. Nie sprzątają. Nieładnie. Naprawdę. No jako tako. Nie wyróżnia się. Bardzo mi się podoba. A co się panu podoba? Wszystko. Dziewczyny. Bardzo się podoba. Miasto wolne. Tylko tyle, że za duży ruch jest w pogoni za pieniądzem. A czy jest jakieś miejsce w Łukowie, które można by było zmienić, bo jest brzydkie? Na pewno jest wiele miejsc, szczególnie na przykład zbyt dużo sygnalizacji świetlnych jest, niepotrzebnych. Mogły być ronda. No można by było trochę tego wszystko porównać, te ziemię, to wszystko i by było. A tak, no to niepowykańczane, niepowytego i to w końcu taki trochę bałagan jest. Powinno się inwestować przy ulicy Głównej, też są stare takie budy, że to naprawdę wizytówka miasta, no chyba to będzie wizytówka miasta, trzeba z tym zrobić. Rejon stacji, no to tam to mi się tak nie bardzo podoba. To jest ważne, jak wyglądamy na zewnątrz, tak nas później opisują. Bardziej ukwiecić to miasto, chociaż też już ładnie wygląda, bo kilka lat temu to jeszcze tak ładnie nie było. Tak, bardzo. A co się najbardziej podoba? Ta nowa droga, która jest tutaj zbudowana. Ludzie, atmosfera. Bardzo. Jest pani z Łukowa? Tak. Które miejsce najbardziej? Najbardziej koło PKS-u. W Łukowie? Pewno, że mi się podoba. A które miejsce jest najładniejsze? Rynek. Mniej, więcej rozrywki mi się przydało. Dla młodych ludzi. Czy ja wiem, podjazdów nie ma do sklepów, także dzieci z wózkami na pewno nie wjadą. Mieszkam od lat w Łukowie i pewnie, że mi się podoba. Cudowne miasto, przede wszystkim wszędzie można zajść pieszo. Co się pani podoba? No dużo rzeczy, mamy piękny skwer. A czy jest jakieś brzydkie miejsce? No pewnie by się znalazło. Ja mieszkam w Łukowie, musi mi się podobać. Musi? Nie musi. A jest jakieś brzydkie miejsce? W Łukowie? Mhm. No ogólnie, no może nie.
Na przykład bardzo często są bloki, prawda, obskurne, gdzie po prostu farba odchodzi. Bardzo bym prosiła urzędników, żeby się wzięli za wygląd miasta. Jest wspaniałym miastem i cały powiat jest wspaniałym powiatem. To samo centrum jest wspaniałe i tam te stare budowle, nasze świątynie, kościoły i te stare i te nowe również wybudowane na ładny wzór. Ładna architektura. Co jest takiego ładnego w tym mieście? Sentyment. Sentyment. Mój sentyment, tak, na miasto.